Siema, jestem Dziganka, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak farmić dzień dobry w Bison Simulator. No i przed zaczęciem tego odcinka zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem. Jeszcze chcę powiedzieć, że aktualnie robię swoją gierkę w Robloxie, która możliwe, że nam wyjdzie tak na początku stycznia. Zostawcie pod nią followa, linka macie do niej w opisie, żebyście jej nie ominęli. No i przejdziemy do odcinka. Więc jak widzicie po tytule dzisiejszego odcinka, pokażę wam, jak farmić dzień dobry w Bisonie. Więc taką pierwszą metodą to zabijanie wszystkich mobów na całej mapie. Mam tutaj na myśli, że po prostu podchodzicie do jakiegoś moba i po prostu go zabijacie. Oczywiście najlepiej z lootlakiem, no bo wtedy macie więcej szansy na dzień dobry. Ja sobie ogólnie bym robił coś takiego, że na przykład idę właśnie na Dandelion, gdzie po prostu nie ma żadnego moba. Robicie lootlaka i wtedy idziecie na każde pole zabić moba. No jak wam widzicie, że już się kończy, mamy lootlak, no nie wiem, na przykład wrócić na Dandelion lub po prostu na jakimkolwiek polu zrobić tego lootlaka i wtedy tak samo zrobić to. I to tak na przykład właśnie w kółko. Oczywiście jeszcze zabijajcie tam kraba czy snaila, bo z snaila to się podobno nawet może 15 dostać tych dzień dobrydów, a z kraba ogólnie nie wiem ile można dostać, ale na pewno parę. I taką następną metodą to jest robienie questów u Bibira i u tych wszystkich świątecznych, bo z nich też można dostać dzień dobry. Z Bibira tam na pewno można parę dostać. Trzecia metoda to jest odbieranie wszystkich prezentów na mapie. Jak widzicie, tutaj mamy na przykład taki prezent, gdzie pisze 3. Chodzi o to w tym, że za zrobienie 3 questów u Bibira możecie otworzyć ten prezent i właśnie w tych niektórych prezentach można zdobyć dzień dobry. Jak ze wszystkich tych prezentów można zdobyć naprawdę kilkadziesiąt dzień dobry, więc naprawdę opłaca się to robić. Warta ta metoda, czy trzecia, to jest odbieranie właśnie tutaj dzień dobry z tego domku, żeby mieć do niego dostęp, żeby jakby móc u niego odbierać te dzień dobry, musi dać prezent temu Mother Beerowi. No i tutaj za 2 godziny ma dostajecie jednego dzień dobry, możecie to tak stakować jakby i możecie, nie wiem, sobie to odebrać, nie wiem, na przykład za 4 godziny dostajecie 2 dzień dobry, to się tak stakuje. Ogólnie pamiętam, że kiedyś był jakiś glitch z tym, że mogę zdobyć kilkadziesiąt dzień dobry, czy tam kilkaset nawet w jeden dzień. Pamiętam, że coś takiego było, podobno tam chyba ludzie dostali bana za to, coś takiego. Mogę się mylić, nie pamiętam, ale pamiętam, że coś takiego było z tym. No i dobra, następna metoda to jest właśnie na przykład kupowanie paków, gdzie są dzień dobry tam. W niektórych pakach, na przykład w tamte Bisonie był pak, że będzie można zdobyć tam dzień dobry czy coś takiego, zakupienie go. No i Onet podobno ma dodać więcej paku, więc może będzie do zdobycia w tym paku jakimś dzień dobry, więc naprawdę polecam. Jak ktoś chce zdobywać dzień dobry, bo tu w ogóle mam 6 prezent i zobaczymy, co z niego dostanę, bo w ogóle nie odbierałem tych wszystkich, nie wiem czemu. Dobra, dostałem tam parę rzeczy, ale to jest mniejsza o to. 6 Swirledów w ogóle dostałem za to, no nie za sprawę, nie jest źle. To chyba było na tyle z tych metod. Jak jeszcze jest jakaś metoda na robienie tych dzień dobry, to możecie napisać w komentarzach, a ja już spadam, no i elo.